Wspominaliśmy o modelu 230, tutaj mamy taką małą, skromną rodzinkę, trojaczki, samochody z różnych rynków. Akurat ten w środku, który widzimy czarny, to jest 350 z rynku europejskiego, dokładnie z salonu polskiego. Te dwa samochody po bokach są z rynku amerykańskiego, natomiast są to auta, które pozyskaliśmy podczas jednej z wypraw do Stanów Zjednoczonych. Są to samochody, które kupiliśmy od prywatnych właścicieli. Samochody z znaną historią i samochody bez żadnej historii szkodowej. Tutaj właśnie zawsze pojawia się dość dużo pytań, duża dyskusja, które rynki są najlepsze. I powiem szczerze, skromnie z mojego doświadczenia, że tutaj skupiłbym się raczej na stanie samochodu i kondycji. Bywają piękne samochody w Japonii, piękne samochody w Szwajcarii, w Niemczech, w Polsce, w Stanach. Także tutaj typowo nie nastawiałbym się, że któryś rynek jest lepszy lub gorszy. Wszystko zależy od kondycji danego egzemplarza i od tak naprawdę czasu, chęci i kontaktów, które mamy, żeby takie auto pozyskać.